Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swojej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niej: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: powiedz, Panie. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swoimi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Oto słowo Pańskie. Wymowna jest ta Ewangelia, która konfrontuje prawo i serce. Jezus pokazuje, że prawo nikogo nie zbawi. Przede wszystkim to Jezus zbawia, ale tym, co nas wprowadza w serce Jezusa, jest miłość. Mamy postawę Szymona w tej Ewangelii, Szymona faryzeusza, i mamy postawę jawno grzesznicy. Przede wszystkim dziwne jest to, że tę jawno grzesznicę w domu faryzeusza znają wszyscy. I też Szymon faryzeusz ją zna. Żeby wiedzieć, że jaką jest jakaś kobieta, to znaczy, że trzeba gdzieś być w tych kręgach jej albo też i z nią przebywać. I faryzeusz, i jego goście znają ją. I mamy sytuację, w której faryzeusz nie stosuje wobec Jezusa pewnych zasad liturgicznych, pewnych rytualnych obrzędów, które powinien był zastosować. Omija je świadomie. Raczej tak, skoro jest faryzeuszem. Jak ksiądz coś pomija, to zasadniczo to robi świadomie, bo zna prawo. I faryzeusz również wie, że gdy przychodzi gość, to temu gościowi daje się pocałunek. Wie o tym, że jak przychodzi do domu, to daje mu się wodę do nóg. Wie o tym, że takiego gościa, który przychodzi, bardzo konkretnie z pewnymi przepisami wita się w domu. On to wszystko pomija. A kobieta, która nie jest zapraszającą i nie może tych rytualnych, przepisanych rzeczy stosować, ale robi to w dużo większy sposób, okazując miłość. Jak mówi Pan Jezus, ona nie tyle, że nie dała wody do nóg, ale łzami, wodą łez, oblała stopy i ociera swoimi włosami.
Nie dałeś pocałunku, a ona moje nogi całuje. Nie namaściłeś mi głowy oliwą, a ona oliwą olejkiem namaściła stopy. Pokazuje dysproporcję, że on tego, co jest prawem przepisane, tam, gdzie można, to ominie. A kobieta robi coś więcej z miłości. Pokazuje w ten sposób, że grzechy są zakryte miłością. My stawiamy prawo i próbujemy kogoś ocenić, bo w imię prawa coś zrobił, a te grzechy Pan Jezus zakrywa miłością. I my tej miłości często nie dostrzegamy, oceniając kogoś zewnętrznie, oceniając go prawem. Stąd też Jezus w innym momencie mówi: nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Jeżeli mierzymy miarą prawa, do prawa będziemy porównani i wyjdziemy słabo. A jeżeli naszą miarą jest miara miłości, to miłością będziemy ocenieni. To jest ta spójność Ewangelii, którą Pan Jezus pokazuje. Z jednej strony bardzo łatwo jest nam czuć się dobrze, bo chodzę w niedzielę do kościoła, bo się spowiadam, bo przyjmuję Eucharystię. A z drugiej strony mamy dookoła siebie mnóstwo, nie chcę użyć w ten sposób, ale chodzi o nasze myślenie, jawno grzeszników. I albo będziemy na nich patrzyli jak na grzeszników, albo będziemy na nich patrzyli jako na osoby, które nie doświadczyły jeszcze miłości Bożej, a może kochają bardziej od nas, bo im więcej przebaczono i czasami myślami wracają do tego przebaczenia. To jest już Bożą sprawą i Bogu to mamy zostawić, rozumiejąc, że osoby, które więcej nagrzeszyły, mogą bardziej kochać i bardziej kochają, jeżeli tylko zbliżą się do miłości Bożej. Amen.